Hej wszystkim, jestem jestem Mateusz, na Was na moim kanale z historii życia wziętych. Ten odcinek wyjątkowo nie jest nagrywany z kamerką. Puchnę w mikrofon, pewnie to będzie słychać. Ten odcinek nie jest wyjątkowo nagrywany z kamerką, ponieważ nie czuję się teraz na to zbytnio gotowy. Jestem nieogarnięty, jestem nieogolony. Tak samo było w pierwszym odcinku, ale mniej dzisiaj. Jeszcze pokój z oknem mnie dobija, także... Dzisiaj odcinek z kamerki. Kolejne trzy odcinki postaram się, żeby były z kamerką, także... Zaczynajmy. Okej, okay, aktualnie Renia sra, także no, takie wrażenia. Przyjechała do, do domu swojej ciotki i nie ma, nie ma ciotki, i się no, zasrała, no. Co mogę powiedzieć? Co ja zrobiłem? Okej, okay, skończyliśmy pierwszy rozdział, teraz powinien być drugi. Okej, okay, mam tutaj pewne stanowisko. Czy pewne stonosz do nam... Nada nam rachunki, oczywiście. Ale ma mały nosek. Znaczy, no, w sumie ta twarz jest chyba taka bardziej basic, ale no, nawet ładnie wygląda. Przecież czarne skóry i na oczy. A nie na danym rachunku. A to nie jest. <noise> to był tylko pana odgadet. Eee. A poczytaj sobie czy coś. Oczywiście, no ja Mogę włączyć jak mogę. Co się stało? Czemu wcześniej nie mogłem tego włączyć? O co chodzi? W sumie masz te potrzeby, może sobie do trochę zjeść czegoś, nie wiem, może śniadanie. Szybkie danie w sumie, czemu by nie. No. To jest szybkie danie według ciebie? No Nic się nie dzieje. Pusto głucho. Dziwnie. Nie ma co robić. O, cóż. Zdaje się, że przez jakiś czas mieszkam w czterech kątach. Wobec tego zacznę odgonać się za pracą. Przez chwilę chciałem w ogóle, żeby ona szukała pracy. Mam no, jedną, tu będziesz mieszkała, to może psa znać pracę. Dobra. Dobrze, że tak nie zmieniłem wcześniej, bo może być jak gra popsuła czy coś, nie? Szukam pracy. Masz szczęście, że jest Greta. I że nie wywaliłem, bo miałem to w planie. Naprawdę. Greta w SimCity pojawiła się w. To, że w sumie. Wiesz, co dają. z tym... Okej, okay, masz pracę, ale no... No bo może jest to... ja masz to kłaść tutaj, to... Weź to, to, to też odłóż, no. Będę po sprzątać sprzątał jeszcze. Może zostawiam maile od przyjaciół w SimCity? Sprawdzę. Reniony pomóc swojemu wrócę za kilka dni, czuję się jak u siebie w domu, całuję ciocia Shalota. I jakby... Ona ma telefon, czemu po prostu do niej nie zadzwoni? Mi tu śmierdzi mega. Serio. Ale weź ty mi tu wyłącz, bo tu przy prąd oszczędza kochana. Nie wiem, zajmij się rybkami. Nagram, na karem. Na karem oglądaj. No to kochana. Bo nie ma co robić, także może byś się tutaj. po pomalowania, może czegoś? Bo nie ma co robić, póki co to No tak, no tak. Mam cały dom dla siebie, ale wcale nie jest tak fajnie, jak myślałem. Już wiem, proszę tego. No tak, na pewno. Skąd się znajdę dzień, to na pewno się ucieszy, że go do siebie zapraszasz. Niech ci będzie. Tu masz telefon, zadzwoń. Sim. Dawaj. A już nie maluj, już nie, już możesz... Się... Co to było, Bella? Eee, zaprosi. Eee, excuse me? Kochana, czemu ty idziesz za naszym... Mackiem. Musiałem to sprawdzić, bo nie pamiętam jego imienia. Co tu się stało? Mamy, nadzieję, że jeszcze nie przeszkadza ci, że przychodzę z Anetą. Bardzo nalegała, żeby się wybrać ze mną. Kim ona dla ciebie jest? Reniu, proszę, przyniosłem ci coś. Co, co ty jej przyniosłeś? O, kwiatek. A jego kwiatka to może tutaj postawimy? No. A czy oni, oni mnie przeszkadzają w, w, w telefonie? to mam. No, ja no słuchaj, zabłysniłaś ich. Znaczy jego. to może dowcip... Właściwie może to z nią to, czy coś dawcip. Bądź miła, bądź kochana, bądź czoskliwa. Nienawidzę tego śmiechu, matko. Maksymalnie. Ogólnie mam mało miejsca na dysku, także mam nadzieję, że mi się nagle nie utnie, bo byłem sobie, sobie panka I on ja to chyba mam teraz z niej miejsca, także będzie dość trudno. A tak ja też mam trochę swoich giga. No czasami znaczy, jeden giga, ale no... Ciążek mi się zajmuje. Czemu ty bardziej gadasz z Renatą niż z Mackiem? Cóż randka jest bardzo nas no, wyjątkiem tego szczegółu, ale im nie pójdę. Dlaczego tu jest? Mniejsza? To jest ta ciebie randka, rozumiem. Okej, okay, em. Um... Oczaruj? On tego chciał, jebanutki. On tego pragnął. No i co? A, że ty chcesz się go pocałować chyba, tak? To jest całkiem normalne. Obejmij mi i chyba da się objąć, prawda? Bo się z tymi przyjaciółmi. Co tak patrzę? Co ty tutaj chcesz? No i sobie wyszła. No dobra, to nie wracaj. Jak mogłaś? Nie ja ci za to. Postaw go. No. Tylko jeszcze raz kopniesz. Nie, nie, nie siadasz. Miałaś się za niego brać. O słodkie słówka, łaskotki. Do Jeszcze nie po, o, pocałuj, także Możesz pomasować w sumie, to nie jest wcale podejrzane. A to jesteś w domu, czy coś? Nie. Znowu go przewróciłaś? Matko. No, już jest wieczorek. U matko. A tu go jeszcze nawet nie pocałowałeś, jesteś słaba renia. O, mogę więcej zrobić na, nareszcie. O, to co wyszło. A tu, on tu jest, dobra. Co ty robisz? Excuse me? Jak ona śmieje w domu mojej własnej ciotki? Ja tylko zbiorę się w sobie, kopnę ją w tłusty tyłek i wyrzucę ze drzwi. Sztuchnie na Dobra! Excuse me? Jaki on a mi ASMR zrobi w uchu? Ja nie mogę. Będziesz bić? Aha. Ale już Znowu? Nie myśl sobie, że to już koniec. Jeszcze mnie pamiętasz. No skończyliście? Ale przecież, ale przecież cały czas szturcham. o co ci chodzi? Irytuj, obraź, irytuj, drażnij, irytuj, kłóć się, irytuj, wyżyj się, walcz, szturchni, walcz, wchnij, no. No, o co chodzi? Czy coś się tutaj popsuło? No, oje, oje, zranij, ja jestem w takim stroju, proszę iść teraz do Maćka, proszę. E, I go mi romantycznie. Cicho DAM! Mój trik się to jeszcze tutaj siedzi. A ona się poszła? Ale wy się mi jeszcze chyba bić. Okej. Okay. nic się właśnie w tej grze. stało. Umyj się, zjedz, zjedz coś, może po prostu zjedz. Płatki. A, okej. Okay. Ciotka środka. Dziadka to jeszcze nie wróciła, a zrobiła mi e-maila, w którym pisze, że przejdzie za kilka dni. Ciekawokuję się, trzymała u swojego daddy. Na szczęście nie czuję się zbyt osamotniona, bo przed tym Jak niestety przyszła także Aneta skoczyła mi do oczu tylko dlatego. Co? Skoczyła mi do oczu tylko dlatego, że się zaprzyjaźniłem z Maćkiem. To jest przyjaźń, kochana, nie, wi nie wikam w to. No cóż, to chyba coś więcej niż przyjaźń. W każdym razie pokazała mi, że nie jestem byłem ja Głupia krowa. No, oczywiście kupakrowa. Okej, okay, myślę, że w tym odcinku chyba będzie tyle. Jakby... Teraz chciałbym jakiś nudny. Serio. Ale nie chcę robić podwa odcinku, bo się boję, że właśnie mi nie starczy. Um... Miejsce na dysku, także skończę na tym rozdziale. Mam nadzieję, że rozdział trzeci będzie ogranicy. Tak samo jak mój pies, który aktualnie szczeka. Także no, dziękuję za obejrzenie. Widzimy się w końcu na moim kanale. Arenia idzie do pracy. Także. Cześć na razie, pa pa. zobaczenia.